Był już tenis ziemny, piłka nożna, siatkówka i wiele innych atrakcji sportowych. Dziś przyszedł czas na badmintona. To był ostatni turniej organizowany przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu w ramach akcji Lato w Mieście. Dzisiaj gramy w badmintona, bardzo popularnego w Raciborzu, za sprawą m.in. pana Marka Kaźmierczaka. Dzisiaj mamy trzy kategorie wiekowe, czyli chłopcy gimnazjum, chłopcy podstawówka oraz dziewczęta. Ilu uczestników tak w sumie jest dzisiaj? Dzisiaj mamy 13 uczestników, także może nie za dużo, ale wakacje, także mając takie turnieje w czasie roku szkolnego, dużo więcej mamy. Tym razem uczestnicy sportowych rywalizacji stawili się w hali areny Rafako, by popisać się niemałymi umiejętnościami. No, wygrałem 15-12. No to super. I co, jak myślisz, wygrasz cały turniej? No, może być taka szansa. A lubisz grać właśnie w badmintonach? Chodzę nawet do klasy badmintonowej. No to ty już taki weteran jesteś. To dla ciebie to nic takiego, te zawody, co? No. Nuda? Nie, może być. A lubisz grać właśnie w badmintona? Tak. A jak myślisz, na które miejsce liczysz dzisiaj? No właśnie nie wiem za bardzo. Bo to zależy od szczęścia, tak? Nie znam jeszcze konkurencji. A kto tu jest tak najsilniejszy? Chyba Mateusz Rostek i ten jego kolega z SMS-a. Letnie zawody organizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu cieszyły się zawsze dużym powodzeniem. Niestety wakacje dobiegają już końca i ten turniej był ostatnią szansą do spędzenia czasu wolnego na sportowo. Najlepsi otrzymali puchary i drobne upominki.